Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie coś innego. Jako, że świętujemy w tym roku właśnie 30-lecie upadku komunizmu w Polsce, to dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o cenzurze. Bo wiecie, te 30 i więcej lat temu ludzie w Polsce nie byli w stanie wypuszczać niczego do publiczności bez przejścia przez cenzurę. Nie można było wypuszczać piosenek bez zgody cenzury, nie można było też wypuszczać filmów też bez zgody cenzury i tak dalej, i tak dalej. A jako, że ja jestem youtuberką, no to chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, jak wyglądało tworzenie czegokolwiek przed rokiem 1989 w Polsce. Udałam się więc do Muzeum Życia w PRL-u przy ulicy Pięknej w Warszawie, gdzie spotkałam się z Jackiem Klejfem, który jest piosenkarzem i songwriterem i który opowiedział mi trochę więcej na temat tego, jak to wyglądało te 30 i więcej lat temu. Także jeżeli interesuje Was to, no to zapraszam, posłuchajcie. Dzisiaj mam do Was specjalnego gościa, jest ze mną pan Jacek Klejf. Dzień dobry. Jako, że mamy właśnie 30. rocznicę upadku komunizmu w Polsce, to pogadamy sobie dzisiaj o twórczości w czasach komunizmu, gdyż pan Jacek jest songwriterem, wykonawcą piosenek, śpiewa, pisze piosenki, zaczynał swoją twórczość w PRL-u. Kiedy to było dokładnie? Pierwsze piosenki są z 1969 roku. Cieszę się bardzo na tę dyskusję z panem Jackiem, także mam nadzieję, że zarówno ja, jak i wy dowiemy się dzisiaj czegoś nowego. Pan Jacek opowie nam dokładnie, jak wyglądało tworzenie i przekazywanie tego, co chce się przekazać publiczności w czasach PRL-u. Pierwsza taka inicjacyjna sytuacja z milicją. Nie wiedziałem, że właśnie odbywa się pogrzeb przewodniczącego Rady Państwa w randze dzisiejszego prezydenta Aleksandra Nowackiego. Nie wiedziałem. Był wrzesień chyba po powrocie z wakacji albo sierpień. Ja w otwartym oknie do takiej dziewczyny, która mieszkała pod, tak mniej więcej jak tamten dom, przez całą szerokość ulicy, na cały regulator miałem bambino, taki jak tu wisi w tym muzeum, adapter, na cały regulator puściłem świeżutki. Pierwszy w Warszawie chyba miałem singiel Stonesów It's All Over Now i Last Time. I puściłem to na cały głos i ktoś mi tam z tego okna, myślałem, że to ona. A to ktoś z sąsiedniego okna mi tak zrobił, ja myślałem, że ktoś mi macha. Krótki wzrok miałem. No. I dalej jeszcze głośniej. I w pewnym momencie wchodzi milicja. Ja mam 16 lat, zabrali ten adapter, kazali przyjść z rodzicami. Mnie nie zwinęli. No i matka potem musiała tam udawać, mówić, że ja jestem niespełna rozumu trochę, żeby oni oddali ten adapter i żeby mi nie robili kłopotów. No. Ten system, którego strzegła partia, był już jak szczerbaty tygrys. Z dziwnych, nieopisanych bliżej powodów tracił już swoją zdolność do wielkiej zbrodni. I gdybyśmy z tamtych czasów z kolegami żyli 20 lat wcześniej, to byśmy nie żyli, ponieważ tam, gdzie w czasach stalinowskich, w latach 50. zadowci z tramwaju znikali. A my już biegaliśmy jakby między szczerbami i zębami tego tygrysa, przyczyniając się do powiększania szkorbutu. Warszawa, plac Konstytucji. Zaledwie kilka tygodni upłynęło od lipcowego święta, kiedy Warszawa ujrzała pierwszy fragment MDM. Moja babcia dalej ma te takie... Tak. To, ale to jest metalowe i jak herbata jest gorąca, to no to jest gorące. Dlaczego? No, żebyś za szybko, na to wpadł? Żebyś za szybko nie wypił, bo następna jest droga, więc... Był 70. rok, jak doszedł, były wydarzenia w Gdańsku i doszedł Gierek, który chciał poluzować. I on taki był jowialny i wy tam wiecie sobie, rozumiecie, studenci w tych klubach, możecie sobie tam te kabarety robić. Bo była, kultura była zwalczana, nietolerowana, czyli drugi obiekt, czyli dysydenci, czyli nie można było Miłosza kupić, nie można było tego. Była kultura popierana. Trzy rodzaje kultury były. To było nawet w jakimś biuletynie. Popierana, to znaczy piosenki z Opola, zespoły pieśni i tańca, opera, operetka i tak dalej. I kultura tolerowana, czyli ci studenci tam po tych klubach nie sobie tam robią, to nie będą się burzyć. Bywało tak, że na przykład był karny pobór do wojska.
I w pewnym momencie chcieli wziąć, wzięli wszystkich dysydentów, całą piwnicę pod Baranami, ale i Kuronię. I mnie chcieli wziąć, ale ja sobie potrafiłem wyłamywać rękę. Tą nawykowy staw barkowy wywalałem, mówiłem codziennie. No, jednym słowem, ja się jakoś tam wybroniłem, że nie przyjąłem tego wojska, bo pokazałem im, żeby codziennie mieli ze mną pogotowie ratunkowe. Kiedyś maluchem, bo nie miałem samochodu, pożyczonym od kolegi, musiałem przejechać na 3 miesiące na wieś, bo skończyło mi się wynajmowanie mieszkania w Warszawie. Żona, dziecko w nosiłce, pies, 3 rowery, potężny bagaż, właściwie cały dobytek, tylko że ten samochód miał trochę dalej jeszcze trochę. Nie było tej ściany i hamulec był taki jak od roweru, ledwo trzymał, dojechałem za Kielce. Autentyczna szczerość wypowiedzi, czy plastycznej, czy muzycznej, oczywiście zawsze inspirowanej bieżącymi czasami, no bo czasy inspirują i wydarzenia na świecie, ale szczerość, autentyczność jest absolutną podstawą. To, że tam był PRL, a teraz mamy twarde dyski i niby nic nam nie grozi, ale z kolei grożą nam podsłuchy i to, że nie wiadomo, czy z naszego telefonu ktoś nas nie ogląda. Czyli że cały czas ten element policyjności w codziennym życiu jest. Dziękuję bardzo panu Jackowi za tę rozmowę. Dziękuję też Fundacji Democracy Council z Wielkiej Brytanii za zaproszenie mnie do tej kampanii. Jest pewna rzecz, która mnie bardzo, bardzo nurtuje ogólnie, jeżeli chodzi o te 30 lat, o tą całą drogę, jaką Polska przebyła przez te ostatnie 30 lat, o to, jak było wcześniej i jak jest teraz. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Polska należy już do grona państw rozwiniętych. Tam jakiś czas temu przekroczyliśmy już ten pułap i polski paszport jest jednym z najlepszych na świecie. Tam w pierwszej dziesiątce na pewno, nie wiem, czy na jakimś 6. miejscu. To znaczy, że Polacy z polskim paszportem mogą podróżować do wielu krajów na świecie bez wizy. I to jest coś, co mi, osobie, która podróżuje bardzo dużo, zawsze przynosi pewnego rodzaju ułatwienia, a jest to też rzecz, z której większość Polaków sobie na pewno nie zdaje sprawy, więc oczywiście w Polsce dalej jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia, mamy jeszcze trochę problemy z traktowaniem grupy osób, społeczności osób LGBT, mamy jeszcze trochę problem z prawami kobiet i ogólnym traktowaniem nas, kobiet, ale w dalszym ciągu uważam, że przez te 30 lat Polacy zrobili bardzo, bardzo dużo. Dziękuję też Muzeum Życia w PRL-u w Warszawie. Super muzeum, idźcie kiedyś zobaczyć, jeżeli trochę się chociaż interesujecie tym tematem. I dziękuję oczywiście panu Jackowi za wystąpienie i wam za obejrzenie tego filmu. Dzięki i... Dziękujemy za oglądanie naszego filmu. Dziękuję panu Jackowi za wystąpienie i za te wszystkie ciekawe opowieści. Używajcie hashtagu Keep Freedom Unlocked. Możecie sobie robić zdjęcia z kluczami, bo to jest symbol naszej akcji. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia. Ja też.